Kolejne nasze spotkanie, kolejny podcast właśnie się rozpoczyna. Fajnie, że jesteście z nami. Za każdym razem dziękujemy za waszą obecność, tak samo jak za obecność naszych gości, których nagrywamy, żeby potem móc to, co nam opowiadają, powiedzieć wam właśnie słowami, bo to samo życie tak naprawdę pokazuje, jak można zbłądzić, ale też i jak można wyprostować swoje życie. Słyszycie takie różne odgłosy w tle naszego spotkania, to dlatego, że spotykamy naszych gości, jak wiecie, w różnych sytuacjach życiowych i nawet pomimo tego, że gdzieś umawiamy się na takie spotkanie, na nagrywanie podcastu, no to w różnych sytuacjach i tak spotykamy. Albo ktoś jedzie samochodem, albo tak jak dzisiaj słyszymy głosy z takich pieleszy domowych. To u naszej jednej z koleżanek, która za chwilę się przedstawi, a ma pod opieką malutkie dzieci. No ale bardzo się cieszymy, że zgodziła się z nami spotkać. Tak samo jak i dwaj pozostali panowie, bo dzisiaj mamy trzech gości. Temat naszej dzisiejszej rozmowy to emocje. Emocje w życiu alkoholowym i w trzeźwieniu tak naprawdę. Tak często słyszy się, że alkoholik zapija emocje, bo nie rozumie swojego życia, tych wyborów, tego, co nim miota tak naprawdę, nie potrafi rozpoznać złości, miłości, przyjaźni. Czy to jest tak naprawdę związane z alkoholizmem, te całe emocje? No mam nadzieję, że można się nad tym pozastanawiać, a pozastanawiać się właśnie po tym, jak usłyszymy naszych dzisiejszych gości i wysłuchamy ich dróg, którymi kroczyli jeszcze niedawno i którymi kroczą dziś. No bo emocje no towarzyszą nam przecież wszystkim, każdego dnia. Prawda, Grzesiu? Witam Ciebie serdecznie. Witam Ciebie, Kinga, witam naszych gości. Oczywiście, no, emocje towarzyszą każdemu człowiekowi, także a jak to w chorobie alkoholowej, no niestety, kiedy alkohol bierze górę i tak jak powiedziałeś, że zapijanie emocji niekoniecznie, bo czasami wywoływanie emocji alkoholem, czyli mam tu na myśli jakieś właśnie agresywne zachowania, jakieś takie nieokiełznane, kiedy właśnie alkohol był, wywołuje. No i mówimy w przypadku choroby alkoholowej, w przypadku uzależnień, mówimy o chorych emocjach, tak? Czyli ta sfera uczuciowo-emocjonalna, ona niestety jest chora, kiedy jest dokarmiana alkoholem, tudzież innymi psychoaktywnymi środkami. Także tak to wygląda w czasie picia. Natomiast jak już przestajemy, przechodzimy na tą drugą stronę, to właśnie po to są terapie, po to są leczenia, po to jest ten program trzeźwienia, żeby nauczyć się sobie radzić, tak? Bo to nie jest tak, że kiedy odstawimy alkohol, emocje się wyciszą, będziemy spokojni, nie będzie agresji, nie będzie jakichś takich wyskoków emocjonalnych. One będą i często też pobudzają tych, którzy mówią, że potrafią sami nie pić i sobie radzą. To tu wchodzi w grę takie niezrozumienie sytuacji, bo jeśli odstawimy alkohol i nie przyjrzymy się, nie mamy wiedzy na ten temat i w ogóle nic nie robimy, no to często się spotyka takie osoby nadpobudliwe, że tak powiem, czy nerwowe, czy właśnie agresywne, które odstawiły alkohol, nie piją, natomiast ich zachowanie często no, nie jest zbyt odpowiedzialne i nie panują nad tym wszystkim, bo tak szczerze mówiąc to nie bardzo da się panować, po prostu to trzeba nauczyć się z tym żyć i na to są właśnie odpowiednie programy, czasami nie radzimy sobie ze złością, czasami nie radzimy sobie z jakimiś innymi zachowaniami i tutaj specjaliści są od tego, żeby pomóc. No ale myślę, że dzisiaj nasi goście opowiedzą, jak to w ich życiu wygląda i gdzieś tam w podsumowaniu wyjdzie wszystko, jak to z tym jest. Na razie tyle wstępu, dziękuję. Dzięki, Grzesiu. No to czas przywitać naszych dzisiejszych gości. Witamy Milenę. Halo, Milena. Halo, cześć. Jest z nami też dzisiaj Artur. Witamy Cię, Arturze. Witam, cześć. I Kuba. Cześć, Kuba. Cześć wszystkim, Kuba. Raz jeszcze dziękujemy za to, że znaleźliście czas, by sobą podzielić się z innymi i dać im, no właśnie, kawałek siebie, podzielić się swoim życiem. To nie jest prosta sprawa, ale od tego zawsze zaczynamy nasze spotkania. Pozwólcie, że głos oddamy na początku kobiecie. Milenko, powiedz, jak to u ciebie było z tym alkoholem? Znaczy tak, no na początku jako 15-latka w domu dziecka. Wydaje mi się, że to bardziej było dla zabawy. Tak, popijało się z koleżankami, z kolegami, wydawało się, że wszystko jest super. No tak to leciało, były ucieczki z domu dziecka, były imprezy, był pobyt w szpitalu.
w wieku 18 lat ze względu na jakieś tam większe problemy z amfetaminą. W wieku 19 lat już wiedziałam, że mam problem. Moja mama wtedy zmarła, zapiła się. Ja piłam po 4 piwa minimum dziennie, myśląc, że mi się należy po pracy. Jak się budziłam w stercie puszek, to wiedziałam, że kolejny raz przegięłam. Nigdy nie wiązałam tego, że piję. Generalnie piłam. Ja myślałam, że po prostu piję, bo wszyscy piją. Ale tak naprawdę piłam z żalu. Piłam ze smutku. Jako dziecko z domu dziecka, jako osoba, której tak naprawdę matka nigdy nie akceptowała, nie kochała tak, jak powinna. Boże, to była straszna tragedia. W wieku 21 lat poznałam ojca mojego syna. Wciąż również piłam. Piłam na umór. Nawet to mnie zastopowało. No i co? Później urodził się Michał. Michał mieszkał ze mną tylko 1,5 miesiąca, ze względu na to, że piłam. Rodzina od strony taty Michała twierdziła, że ja mogę po prostu przestać pić. A wtedy już ja wiedziałam, że tutaj nie chodzi o to, że ja po prostu tylko piję. Ja każdego dnia się budziłam, nienawidziłam siebie. Miałam sama do siebie wstręt. To było po prostu straszne uczucie, nad którym ja nie mogłam zapanować. Więc szłam i kolejny raz piłam. Kolejny raz straciłam pracę, straciłam dziecko. W tym czasie ja nie widziałam już w ogóle nic, w momencie, kiedy ja straciłam swoje dziecko. Wyjechałam gdzieś w nieznane. Tam poznałam faceta. Wyszłam za mąż, bardzo szybko. Związek był przemocowy, był straszny. Wiele nocy płakałam, krzyczałam, ale nikt nie słuchał. Wszyscy myśleli, że to jest normalne. Wszyscy myśleli, że ja po prostu piję, bo jestem pijakiem. A to wcale nie była prawda. W 2015 roku wyjechałam do Londynu. Siostra wysłała mi bilet. No i ja myślałam, że Pana Boga za nogi złapałam. Okazało się, że ten nowy start tak naprawdę nie był nowym startem. Bo ja piłam dalej. Siostra kilkukrotnie wyrzuciła mnie z domu. Poznałam ojca mojej 4-latki, którą pewnie ktoś tutaj słyszy w tle. Do czego zmierzam? Człowiek chciał mi bardzo pomóc. A ja sama sobie nie mogłam ze sobą poradzić. I już po roku mała nie była pod moją opieką. No i tutaj przyszedł najgorszy okres. Jak wróciłam z komisariatu, zamknęli mnie, bo byłam bardzo agresywna po alkoholu, dostałam w ogóle jakieś halucynacji. Weszłam do domu, ich nie było. I przez 3 kolejne tygodnie, dopóki nie zamknęli mnie na detoksie, piłam w taki sposób, że budziłam się o godzinie 5 rano, do godziny 22, dopóki się nie uchlałam totalnie. Nie myślałam, bo nie chciałam myśleć. Byłam pełna żalu, bólu, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Żeby zagłuszyć emocje? Tak, czułam się winna. Do tego doszły dziwne przemyślenia na temat tego, że gdybym ja nie uciekła wtedy z domu, nie znalazłabym się w domu dziecka, może moja mama by żyła, może ja bym jej pomogła, może mój brat nie trafiłby do adopcji. To wszystko się skumulowało w jednym momencie. Po tym czasie, kiedy tata Liliany zabrał ją ze sobą, siłą rzeczy, no on nie chciał tego robić, bo chciał nadal mi pomagać, ale social service, władze lokalne stwierdziły, że mała nie może być pod moją opieką. Ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Przyszedł okres, gdzie ja wymiotowałam już krwią i zabrali mnie na szybki detoks, 3-dniowy, ale i tak mimo tego, że wyszłam z tego detoksu i powinnam odczekać jakiś tydzień czasu na mój detoks, gdzie miałam spędzić 14 dni, to i tak mnie nie zastopowało. Ja chlałam, ja nie potrafiłam już inaczej. Ja budziłam się i ja już pod łóżkiem miałam naszykowaną serię alkoholu i nie byłam w stanie nad tym zapanować. Mieszkanie, które wynajmował tak naprawdę ojciec Liliany, wyglądało jak pobojowisko. Były gdzieś wymiociny, były brudne rzeczy w pralce, które stały tam około 2 tygodni. Jedzenie w lodówce całkowicie skisło. Ja nie dbałam o siebie, mnie to nie interesowało. Nie interesowało to, że jest teraz żal, jest teraz ból, ja nie mam co ze sobą zrobić. Nie byłam w stanie sobie wyobrazić innego funkcjonowania. Dla mnie to było sposobem na to, żebym ja się chociaż przez chwilę odcięła od tego. Tu już nie chodziło o to, żebym sobie poprawiła humor. Ten okres już dawno minął, gdzie ja sobie poprawiałam alkoholem humor. Teraz chodziło tylko o to, że ja emocjonalnie byłam wrakiem. Po detoksie wyszłam i piłam tylko 28 dni. Nie miałam kontaktu ze swoim dzieckiem, ani z jednym, ani z drugim. Generalnie Michał nie wie, kto jest jego mamą. Do tej pory ma 8 lat teraz, we wrześniu będzie. I tak poznałam ojca Zuzi. No, poznaliśmy się na imprezie, także nasz pierwszy okres to był taki imprezowy. Ja za bardzo nie chciałam się obnażać, co tam w mojej głowie siedzi, bo mówię, o, poznałam fajnego faceta, jeżeli mu powiem, to on za chwilę ucieknie.
Okazało się, że to bardzo szybko wyszło na jaw, bo ja nie radziłam sobie z emocjami i on wielokrotnie widział mnie pijaną i były różne imprezy, więc i dragi zdarzały się, tak? Ale okazało się w grudniu 2018 roku, że jestem w ciąży. I ze względu na wcześniejszą sytuację związaną z Lilianą, automatycznie władze lokalne wkroczyły w moje życie. Tutaj moje emocje, to była jedna wielka tragedia, bo ja byłam w ciąży, buzowały hormony, nieprzerobione stare życie. Tutaj z jednej strony nie mogłam przestać pić, bo nie dawałam sobie rady. Z drugiej strony wiedziałam, że jeżeli nie przestanę, to zabiorą mi kolejne dziecko i to już będzie koniec. I ja już wiedziałam, że wtedy nie zostanie mieć innego, jak tylko wziąć sznurek i się powiesić. Bo już nie było innej opcji, że zabiorą mi kolejne dziecko i że ja nie będę mogła odzyskać kontaktu z moją starszą córką. Skończyło się na tym, że dzięki wspaniałej opiece pracowników socjalnych, naprawdę wspaniałych, trafiłam do ośrodka na 17 tygodni. I teraz generalnie nie piję od 17 lipca 2019 roku, ale to, co się ze mną działo w momencie, kiedy ja przestałam pić, było chyba jeszcze gorsze niż to, co działo się ze mną, jak ja piłam. Bo tak jak mówię, hormony, tutaj karuzela w głowie, ja jeszcze tej terapii nie zaczęłam. Miałam niby jakieś spotkania z terapeutą, ale tak naprawdę to było nic. Musiałam sobie jakoś radzić. No i w końcu trafiłam na ten detoks, później był ośrodek, wszystko zaczęło się jakoś układać, ale emocje związane z trzeźwieniem przychodziły bardzo stopniowo, bo najpierw ja wpadałam w furię, bo nie mogłam sobie poradzić z tym, że nie piję. Byłam zła na siebie na początku, że to ja siebie doprowadziłam do takiego momentu. Z drugiej strony maleńkie dziecko, bo miałam możliwość bycia z córką tam na leczeniu, maleńkie dziecko, które potrzebowało mojej uwagi 24 na dobę, świat, który zostawiłam za sobą, czyli strach o to, że może ojciec Liliany nie będzie chciał, żebym ja się z nią widywała, wiele różnych rzeczy. Po około 3 miesiącach, jak przestałam pić, zaczęły do mnie dochodzić te lepsze emocje. Ja do tej pory pamiętam takie uderzenie endorfin, takie prawdziwe szczęście. Tego dnia na pewno nigdy nie zapomnę, bo to było coś niesamowitego. Okazało się, że wszystkie złe emocje jakby ucichły. Te dobre emocje są nam zabierane przez alkohol. Nie złe, czyli alkohol nie odbiera nam wszystkich emocji. Odbiera je tylko te dobre. Te złe zostają i codziennie są coraz silniejsze. Okazało się, że ja nie muszę tak silnie przeżywać tych złych emocji, bo zaczynam trzeźwieć. Z czasem, kiedy zaczęłam rozumieć bardziej, co się działo i zaczęłam przerabiać z moją terapeutką, moją przeszłość, okazało się, że naprawdę o nic nigdy nie powinnam się obwiniać. Nie moja wina, że moje dzieciństwo było złe, nie moja wina, że moja mama się zapiła. Ja nie potrafiłam przestać pić, więc cały czas wyrzucałam sobie, że mój syn, że zrobiłam mu ogromną krzywdę. Ja z nikomu nie dostałam pomocy, więc moja terapeutka próbowała mi wyjaśnić, że stało się, co się stało. Nie do końca to jest tak, że ja tylko jestem winna tej sytuacji. Ja myślę, że terapia uratowała mi życie. Na pewno, jeżeli chodzi o aspekty fizyczne i psychiczne, bo myślę, że jeżeli nie znalazłabym się gdzieś w kostnicy, to pewnie znalazłam się gdzieś w psychiatryku. Tak z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, wydaje mi się, że my nigdy nie zostajemy bez uczuć. Kiedyś słyszałam stwierdzenie, że jesteśmy z uczuć. Nie, mamy ich mnóstwo, ale to są bardzo złe uczucia. Żal, smutek, rozgoryczenie, rozczarowanie. To wszystko, czego tak naprawdę człowiek chciałby unikać, ja borykałam się na co dzień. I nie wiedząc, jak sobie z tym poradzić, tak po prostu żyłam. Także teraz po terapii jestem 22 miesiące trzeźwa. Każdego dnia jestem szczęśliwa z tego, że jestem trzeźwa. Przestałam tak naprawdę już demonizować alkohol, bo na początku bardzo się bałam wyjść. To też był kolejny strach, czy ja sobie poradzę. Przecież mam małe dziecko, dostałam ją z powrotem. Jeżeli ktoś mi ją odbierze z powrotem, to ja będę... Wiedziałam, że się zapiję. I cały dzień, całymi dniami ja się martwiłam, co to będzie, jak to będzie, gdzie to będzie, ale na chwilę obecną to wszystko zniknęło. Mam pełnię władzy rodzicielskie, moje starsze dziecko, 4-letnia Liliana, przychodzi do mnie w każdy możliwy dzień, czyli dzielimy się z jej tatą opieką praktycznie po połowie. Kolejna rzecz to, że stałam się na tyle silna, że wiem, że ja mogę sobie pozwolić też na te złe emocje. Są dni, kiedy ja płaczę, bo na moją głowę, mimo tego, że jestem trzeźwa, również zwaliło się masa problemów. Ale ja jestem odpowiedzialna za to wszystko, jak ja wyrażam te emocje, w którą stronę ja pójdę. Wiem, że jeżeli jest mi źle, wezmę poduszkę, pójdę na górę, będę płakać. Jeżeli jestem zła, naprawdę zła, wiem, że jest mnóstwo sposobów na to, żeby się rozładować.
mogę bawić się z moimi dziećmi, mogę wyjść na spacer, mogę zrobić mnóstwo rzeczy. Teraz ja mam kontrolę nad tym. To teraz ja panuję nad tym, co wszystkim, co się stało w moim życiu, co się będzie działo. I od tych 22 miesięcy ja chyba nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz. No i właśnie o tym szczęściu, jeśli pozwolisz, to porozmawiamy za chwilę w kolejnej części naszego spotkania dzisiejszego, bo warto o tym też porozmawiać, a teraz byśmy głos oddali naszym pozostałym gościom. Jest z nami jeszcze Kuba i Artur. Kuba, może teraz ciebie byśmy wywołali do rozmowy. Emocje i alkohol, alkohol i emocje. Czy ty to łączysz? Zawsze czułem się, jakbym był po prostu za ścianą. Ja nawet kiedyś na terapii powiedziałem, że ja oglądam świat jakby zza płotu po prostu, że jestem jakby niekompatybilny z innymi ludźmi, jakiś inny, jakiś wyobcowany, jakiś cały czas próbuję jakby nadążyć za ludźmi, a czuję się po prostu od nich gorszym. Także to był według mnie właśnie największy powód mojego picia, brak akceptacji i poczucie gorszości. Mówisz o poczuciu gorszości. Z czego to wynikało? Co to znaczy? Jak to wyglądało? Po prostu z mojego dzieciństwa, z wychowania, w jaki sposób byłem traktowany przez moich rodziców, bo ja miałem też brata bliźniaka i to ja za młodość, za dzieciństwa to właśnie ja byłem ten zły, ten gorszy. Mój brat zawsze się dobrze uczył. I wiesz, moja mama często bardzo mi zawstydzała. Mówiła mi, patrz jaki jest twój brat fajny, a ty jesteś taki głupi, taki zły. I to była taka moja codzienność. Także ja po prostu wyrosłem w takim przekonaniu, że no po prostu ja jestem jakiś gorszy niż inni, jakiś, nie wiem, wadliwy albo coś, prawda? A w środku ogromna potrzeba miłości i akceptacji właśnie ze strony matki. No tak, tak. To jest właśnie, mi się wydaje, że to jest właśnie przyczyna, taka geneza alkoholizmu. Jeśli człowiek nie ma właśnie tego poczucia jakby miłości od swojej matki i poczucia bezpieczeństwa, to właśnie wtedy lubi uciekać od rzeczywistości, bo ona go przeraża po prostu. On nie może, przynajmniej ja nie mogę sobie poradzić z tą rzeczywistością. Ona mnie dosłownie przerażała. Każdy dzień mi po prostu przerażał. Ja ogólnie jestem osobą jakby z dużym poziomem lęku uogólnionego. No, staram się to jakoś, nie wiem, z tym sobie radzić, ale tak było kiedyś na pewno nawet. Mogę powiedzieć po prostu, że ja przestałem nawet pić jakby nie z powodu tego, że ja miałem jakieś ogromne straty czy coś finansowe czy coś, tylko że ja po prostu miałem ataki paniki. Mój lęk był tak wielki, że po prostu ja się bałem tych ataków paniki i nie życzę tego nikomu, prawda? A co ci dawał alkohol, Kuba, powiedz, w tym właśnie takim poranionym życiu, bo tak trzeba byłoby chyba określić to, o czym opowiadasz. Łagodził wstyd i dawał takie uspokojenie. Ale chwilowo. No oczywiście chwilowo, ale ja piłem, codziennie piłem, no to chwilowo. Wiedziałem, że to się kiedyś skończy, no ale każdy nowy dzień, no to praktycznie zawsze był taki sam. Praca i potem po pracy picie, prawda? Nie wiedziałem po prostu, jak inaczej sobie żyć, jak inaczej to życie pogarniać, żeby po prostu nie musieć pić, nie? I do czego cię to doprowadziło? No doprowadziło mnie do tego, że po prostu no miałem te ataki paniki, a nie potrafiłem przestać pić. Ja się bałem tak bardzo tych ataków paniki, że po prostu piłem, żeby ich po prostu nie dostać, tych ataków paniki, bo jak wypiłem dwa piwa, no to już nie czułem lęku, tylko no byłem po prostu, no fajnie było, wszystko super, nie? I dlatego podjąłem taką decyzję, że jedyne co mogę zrobić, to iść po prostu na detoks, no bo sam bym nie dał rady przestać pić na pewno. Także 2 tygodnie detoksu, a po detoksie zaraz dwumiesięczna terapia zamknięta. No i tak już prawie 1,5 roku jestem trzeźwy, nie piję i no i cieszę się z tego bardzo. A co z twoimi emocjami? Tymi, o których mówiłeś na początku? No, ja nawet ostatnio rozmawiałem z kolegami i sobie tak mówiliśmy, że ludzie piją alkohol, żeby się wyluzować, żeby mieć większy dystans, żeby się nie przejmować, a tak naprawdę ja dopiero po tym 1,5 roku im powiedziałem, że
Ja dopiero teraz czuję taki luz. Tak nie piję, a czuję po prostu ten luz. Tak nie przejmuję się. Czuję taką pogodę ducha. Nie przejmuję się tak jakby problemami życiowymi. Mam dystans do siebie, do życia. Po prostu jakby nauczyłem się rozumieć to życie i zaakceptowałem życie takie jest i siebie też akceptuję. Natomiast to nie oznacza, że jest cudownie i że super, ale po prostu jakby zaczynam rozumieć życie, o, ja bym tak powiedział. Udało ci się uregulować te emocje, które wyniosłeś z rodzinnego domu? Czy tutaj te sprawy pozamykałeś? Może nie powiem, że tak pozamykałem, ale pracuję nad tym. Dużą pracę wykonałem i nadal wykonuję, jakby pracując nad sobą, nad właśnie swoimi emocjami. I powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego, że nie piję i z siebie, i z tego, jaką pracę wykonuję sam ze sobą. Bo to życie jest teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Zupełnie inaczej widzę w ogóle ten świat, odbieram. A powiedz jeszcze zapytam. Czy korzystasz z jakiegoś wsparcia, czy sam tak zostałeś z tym? Tak, no wsparcie, to chodziłem też na meetingi kiedyś i tak może nie. Natomiast tak wsparcia to, no powiem szczerze, że dalej mi dokucza bardzo samotność, tak? Nie mam tak jakby z kimś sobie porozmawiać o życiu, o problemach, no ale też to przyjmuję, akceptuję to, no po prostu godzę się z tym, z czego zmienić nie mogę, prawda? O to chodzi, że nie użalam się nad sobą i nie robię jakby z siebie ofiary losu, prawda? Szukam rozwiązań, ale godzę się z tym, co jest, prawda? Ale wiesz, może warto właśnie poszukać jakiegoś wsparcia, żeby mieć z kim porozmawiać, może jakiś kontakt z jakimś terapeutą albo z jakimś alkoholikiem, który już ma dłuższy staż i może coś ci tam przekazać, bo meetingi też już wracają, zaczynają się spotkania, także warto wybrać taką drogę, bo wiesz, no sam sobie nie odpowiesz na wielu pytań, nie? Także nie wydaje ci się, że warto? To znaczy, ja mam kontakt z alkoholikiem, zawsze sobie piszemy do siebie codziennie praktycznie, sobie życzymy dobrego dnia i dobrej nocy, także jak jest jakiś problem czy coś, to zawsze mam do kogoś po prostu poprosić o pomoc, zwrócić się do kogoś. Też mam znajomych z terapii, także jak jest coś, jakiś problem, no to mogę napisać, nie ma problemu z tym, nie? To świetnie, to właśnie dobrze, tak wiem, o co Grzesiu pytał właśnie, o to, że dobrze jest mieć kogoś blisko ciebie, do kogo można cię odezwać właśnie w potrzebie, a te potrzeby się nadarzają praktycznie każdego dnia, tylko trzeba umiejętnie skorzystać właśnie z takiej świadomości chociażby, że to jest potrzeba. Jeśli nie skorzystam z pomocy i nie porozmawiam z kimś, to mogę wtedy źle zdecydować, podjąć zły wybór. Kuba, ja bym chciała ciebie jeszcze zapytać na koniec, bo wiele osób w ogóle nie zna swoich emocji, a ty poprzez tą swoją drogę poznałeś jakieś, o których wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy, że w ogóle takie są, bo tych emocji to często myślimy złość, jakaś miłość ewentualnie, może coś związanego z przyjaźnią, a przecież jest cała paleta emocji. To znaczy ja jakby przez mojej trzeźwości to mogę powiedzieć, że po prostu jakby nie wiem, dowiedziałem się, że właśnie takim moim czynnikiem zapalnym albo coś w ten sposób powiedzieć jest takie coś jak lęk przed odrzuceniem po prostu, że to jest taki mój właśnie największa moja jakaś taka rana chyba. I to właśnie wywodzi się właśnie z mojego dzieciństwa, że jakby moja mama mnie odrzucała i to mi tak właśnie zostało, że ja widzę ten problem, ja właśnie przez to też mam problem właśnie z kobietami, bo powiem wam szczerze, że ogólnie na co dzień to ja nie mam problemów żadnych, jakby nie myślę o alkoholu, nie mam po prostu złych stanów emocjonalnych. Cieszę się, jestem pozytywny, ale jak już gdzieś jakaś kobieta coś jest, to powiem szczerze, to już mnie coś nosi po prostu w środku, bo ja się jakoś tak boję tego odrzucenia czy coś po prostu. I no, dzięki tej trzeźwości to może dowiedziałem się właśnie, że jest coś takiego jak właśnie ten lęk przed odrzuceniem. A kiedyś w ogóle sobie nie zdawałem z tego sprawy, że to może właśnie być ten mój problem.
Ale dobrze, że już to wiesz, że możesz nad tym pracować. Dzięki Kuba bardzo. Był z nami też Artur podczas naszego nagrania, ale jakiś problem techniczny prawdopodobnie się pojawił i utraciliśmy to połączenie. Liczę na to, że oczywiście uda się jeszcze porozmawiać. Mamy jeszcze chwilę naszego spotkania. My pozwólcie, wróćmy teraz do Mileny w takim razie. Jak ty sobie radzisz dziś w tym świecie? Myślę, że całkiem nieźle. Naprawdę całkiem nieźle. Jestem się bardzo dumna. Nigdy nie myślałam tak naprawdę, że będę sobie w stanie tak wiele wybaczyć. Wybaczyć coś, czego tak naprawdę nie było mojej winy w tym. Kiedyś zapijałam stres. Teraz nauczyłam się jakoś go niwelować. Zająć czymś głowę. Jest wiele emocji, które nauczyłam się od nowa. Generalnie pojęcie szczęścia jest ogromne w moim życiu. I tutaj nie chcę w jakiś sposób zrobić magicznej otoczki nad życiem po terapii. I w momencie, kiedy zaczynamy trzeźwieć, bo te emocje złe również są. Ale ja jestem w stanie je kontrolować. Ja odpowiadam za nie. Ja jestem szczęśliwa, bo mogę spojrzeć w lusterko bez wstydu. Jest mnóstwo emocji, których tak naprawdę ja kiedyś nie czułam. Wiele lat nie wiedziałam, co to jest szczęście. Czasem się śmieję, bo jestem rozczarowana, jak okazuje się, że nie ma moich ulubionych bułek w sklepie. Także jest masę uczuć, które wcześniej były dla mnie straszne. I powodowały, że ja piłam. Różnego rodzaju lęki, obawa, strach. To nie zniknęło, bo każdego dnia ja się z tym borykam. Jest lęk o to, czy na przykład w 3 miesiące wystarczy mi pieniędzy, tak? Jest masę złych emocji. Ale ja jestem w stanie teraz kontrolować. Ja nauczyłam się tego, że to nie emocje powinny być czymś, co będzie kontrolowało mnie. Tylko to ja jestem odpowiedzialna za swoje emocje i ja je kontroluję. Także w tym momencie ja jestem szczęśliwą osobą. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą. Czy ty żałujesz tego, że nie miałaś tej wiedzy, którą masz dzisiaj kilka lat temu, kiedy się rodziło twoje pierwsze dziecko, kiedy wchodziłaś w wiek dorosły w swoim życiu? Ja na pewno żałuję, ale druga rzecz jest taka, że tłumaczę sobie, że gdyby to wszystko w moim życiu się nie wydarzyło, ja najprawdopodobniej nigdy nie znalazłabym się w tym punkcie, w którym jestem. Bo wiem, że gdyby nie stało się to wcześniej, co się stało, Gdyby to się w ogóle nie wydarzyło, teraz nie byłoby ze mną dwóch wspaniałych córek i prawdopodobnie ja nigdy nie trafiłabym na tą terapię. Bo tak naprawdę ja trafiłam na terapię dzięki mojej córce, ale przede wszystkim dla siebie. Na chwilę obecną, kiedy ja zaczęłam trzeźwić, staram sobie to wszystko wytłumaczyć, że to wszystko stało się po coś. Bo wiem, że gdybym zaczęła kolejny raz myśleć o tym, oczywiście nie ma dnia, że nie mam wyrzutów sumienia względem mojego syna, bo kocham go najmocniej na świecie i generalnie mi ciężko o tym mówić, ale gdybym cały czas myślała tylko o tym, jak źle w życiu postępowałam, kolejny raz wróciłabym do picia. Teraz próbuję sobie to wszystko w inny sposób tłumaczyć. I mam tą możliwość tłumaczyć sobie, bo wcześniej tego nie było. Także wydaje mi się, że wszystko jest po coś w naszym życiu. Wszystko się dzieje po coś, nic nie dzieje się bez przyczyny. Na chwilę obecną jestem nawet zadowolona z tego, gdy odczuwam te emocje. Także no, stało się to stało się w życiu. To jest dla mnie pewnego rodzaju lekcja. Gdybym się tego nie nauczyła, czy nauczyłam się przez całe moje życie, pewnie też nie byłoby mnie w tym miejscu. I w pierwszej swojej części wypowiedzi powiedziałaś właśnie o całym tragizmie twojej sytuacji, ale dla mnie to wybrzmiało wspaniale, że tak ewidentnie skorzystałaś z terapii, że masz taką dużą wiedzę. I powiedz mi, czy ty teraz bardziej patrzysz w przyszłość, czy żyjesz jeszcze przeszłością? Bo to jest ważne, dlatego że no, wszystko się jeszcze może wydarzyć i w kwestii twojego syna i różnych innych zdarzeń, bo to dopiero taki naprawdę początek drogi w twoim przypadku. A już mówiłaś o tym, że z tą przeszłością powoli się tam rozliczasz, tak? Jak ty to widzisz? Bardziej patrzysz w tą przyszłość czy w przeszłość? Generalnie ja patrzę w przyszłość, mam wiele planów na przyszłość, ale nie żyję już przeszłością. Nie chcę patrzeć przez pryzmat mojej przeszłości na moje plany na przyszłość. Bo wiem, że na starej złej przeszłości ja dobrej przyszłości nigdy nie zbuduję. Staram się odciąć grubą kreską to, co wydarzyło się kiedyś. Wiadomo, że nigdy tego nie zapomnę. Zawsze to się będzie przewijało w moim życiu, bo to jest część mnie, część mojej historii. Ale staram się nie patrzeć w tył, bo wiem, że z tyłu zostało bardzo dużo zła. Ale już jakieś pierwsze rozliczenia mówiłaś, że zrobiłaś z terapeutką, także ta przeszłość tak. Już powoli tak, się tam tak. Rozlicza, że tak powiem. Jeżeli chodzi o sytuację moją rodzinną, o żal do matki, o żal do siebie, że nie pomogłam matce, mimo tego, że jej pomagałam, tutaj została jedynie kwestia mojego syna, nad którą każdego dnia ubolewam, bo to nie jest tak, że
ja nigdy nie żałowałam tego, co się stało, że ja po prostu chlałam już i świetnie bawiłam uchu, a on został satą. Nie. Każdego dnia ja o tym pamiętam. Ja wiem o tym. Mam nadzieję, że jeszcze wiadomo, nie naprawię wszystkiego tak, jakbym chciała, ale że któregoś dnia będę w sferze tej emocjonalnej bardzo w tej chwili ma duży wpływ na ciebie, bo ja myślę, że co do tego syna, to właśnie no, trzeba trochę czasu, żeby przygotować tą drogę, bo tutaj pośpiech nie jest wskazany, a więc mówiłaś pięknie, że jakoś z tymi emocjami sobie radzisz, także tu w tym przypadku, jak słyszę, że wspominasz syna, to od razu słyszę gdzieś ten taki inny głos, czyli jeszcze emocje tutaj w tej sytuacji biorą górę i pewnie nad tym pracuję. Ja myślę, że one będą zawsze brały górę, ponieważ to jest 8 lat, gdzie nie było mnie w jego życiu. I to jest przykre, ale nie jest to już powodem, dla którego ja sięgnę kolejny raz po butelkę. Nauczyłam się, że teraz te dwa małe powody, które tutaj łobuzują koło mnie, nie poradzą sobie tak naprawdę bez mamy. Zuzia na chwilę obecną ma tak naprawdę mnie, bo jej tata jest taki jest, umówmy się. Ja zawsze będę mówiła o tym ze smutkiem i mój głos będzie się zmieniał, ale radzę sobie z tym na tyle, że nie idę się napić. To jest piękne, nie tylko ważne. Super, Milena, jesteś świetną kobietą, która miała pokiereszowane życie. No słychać to było w twojej wypowiedzi, ale zbudowałaś się na nowo i buduj się dalej, bo warte są te twoje dziewczyny i ten twój syn, którego spotkasz na swojej drodze i jeżeli będziesz dalej walczyła o siebie, to i zawalczysz się pewnie o odzyskanie tych relacji. Wtedy zbudują się też moje piękne emocje, tak jak serdecznie życzymy. Także i Kubie. Naprawę swojego życia, bo to jest jeszcze proces, który przed tobą, Kubo, pewnie zdajesz sobie z tego sprawę. A powiedz mi, jak ty to widzisz właśnie w tym świecie trzeźwym już dzisiaj i te emocje, które tobą miotały wcześniej? Czy jest coś takiego w ogóle jak chore emocje? Chore emocje. Według mnie, to znaczy chore emocje może nie, tylko że przynajmniej ja jak piłem, to żyłem tak w takiej iluzji, że jakby sobie, ja sam sobie jakby tworzyłem te emocje, nie nazwałem ich chore, tylko te emocje, które nie chciałem po prostu. Które na ciebie destrukcyjnie wpływały. Tak, które na mnie tak działały, ale nie powiem, że to są chore emocje, bo chore emocje to tak, nie wiem, dla mnie dziwnie brzmi. No emocje jak emocje, tylko że ja sobie jakby je sztucznie sam sobie je wywoływałem po prostu. Jakie to były emocje? No to był przede wszystkim wstyd, lęk i gniew, prawda? Prawda? To jest nawet, można tak powiedzieć, że jak czujesz gniew i stres w ogóle jakiś wysoki, no to jest oznaka po prostu, że ci się chce pić, bo ty jakby to ten twój mózg sam sobie taki no te emocje robi, żeby się napić, prawda? Czuję złość, no to co jest remedium na złość? No napić się, wstydzę się, no to co mogę zrobić? No to napiję się i nie będę czuł wstydu, prawda? Zamiast jakby pracować nad tymi emocjami, to się po prostu idzie na łatwiznę i się je zapija, prawda? Żałujesz tego, że tak postępowałeś, w ten sposób regulowałeś właśnie te emocje? Ja mogę powiedzieć tak, że niczego w życiu nie żałuję, bo gdyby nie to, to bym nie był tu, gdzie jestem, prawda? Także wszystko jest po coś. Ja mam taką. No, powiedz, ty byłeś na terapii, tak? Tak, byłem na terapii. A słyszałeś o programie HALT? Słyszałem, ja tam. To jest właśnie program, który no, nie pozwala dopuszczać do jakichś takich, wiesz, tych huśtawek emocjonalnych, bo Kinga cię tu trochę przewrotnie zapytała, czy to są chore, czy nie. No, uzależnienie to jest choroba właśnie uczuć i emocji, bo wiemy, że mieliśmy nawet podcast tak zwany choroba cud, czyli ciała, duszy i umysłu. Także tu w tym przypadku ten program no broni, żeby wiesz, tu chodzi o to, żeby nie było zbyt wielkiej huśtawki, czyli ze skrajności w skrajność, prawda? Czy u ciebie to się tak dzieje, czy nie? Nie, no tak, kiedyś pojmowałem tak życie, że albo jest biało, albo czarno, ale teraz już widzę ten świat właśnie nie od skrajności w skrajność, tylko że taki jest wypośrodkowane
Natomiast w tym też jest takie widzę zagrożenie, że po prostu taka stabilizacja i taka nuda to też może być niebezpieczna, prawda? Tak jak się nic nie dzieje, no to tak trochę jest nudno. No właśnie, trzeba szukać tych ekscytacji, a gdzie szukać ekscytacji, jak nie w butelce? Tak wiele osób postępuje. My oczywiście po to robimy te podcasty, żeby pokazywać, że jest wiele innych dróg i wiele innych rozwiązań. Dzięki świadectwom, które słyszymy w każdym kolejnym odcinku, słyszymy za każdym razem inną drogę, właśnie inne wybory, inne pomysły na to życie, życie, które jest trzeźwe i które jest piękne. Do tego namawiamy i o to też bym chciała Was poprosić, moi drodzy, żebyście za pośrednictwem naszego podcastu spróbowali przekonać w kilku zdaniach tych wszystkich, którzy nas słuchają, że warto podjąć tą drogę do trzeźwości albo warto w niej trwać, bo wiemy też, że to nie jest taka prosta sprawa. Milenko, tobie głos jeszcze raz oddaję. Co ja mogę powiedzieć? Nie będę tutaj robiła magicznej reklamy terapii, bo każdy jest indywidualną osobą i każdy myśli inaczej na ten temat, ale jedno, co mogę powiedzieć, to warto się leczyć, żeby móc czuć normalnie. To jest chyba jedno z najpiękniejszych możliwości, jaką daje nam przeźwienie. Zacząć żyć i czuć normalnie. Wydaje mi się, że teraz wszystko jest możliwe. Nie boję się, tak? I to jest na pewno ogromny powód. Przestać się bać żyć, przestać się bać tego, co będzie jutro. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie czuć wstydu, który tak naprawdę, no, wydaje mi się, generalnie każdy alkoholik czuje. Zacznę od lusterko. I to jest fajne uczucie. Nie móc tego czuć. Nie musieć tego czuć każdego dnia. Nie czuć wstydu, strachu, lęku. Złości na samego siebie. Wydaje mi się, że warto. Warto po prostu zacząć żyć. I warto spełniać swoje marzenia, bo tak naprawdę to trzeźwienie daje nam możliwość realizowania tego, o czym zapomnieliśmy. Wrócenia do tego, co lubimy. I tak naprawdę boję się nawet pomyśleć, co by było, gdybym nie była teraz trzeźwa. Prawdopodobnie nigdy nie byśmy nie rozmawiali, tak? Ale nawet nie chcę o tym myśleć, bo nie ma to sensu. Także warto korzystać z każdej pomocy. Rozmawiać z ludźmi, dzwonić do siebie nawzajem. Ja tutaj nawet prowadziłam dzisiaj konwersację, że warto zostać egoistą na początku swojego trzeźwienia. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zająć się sobą, by później móc inaczej spojrzeć na innych. Bo tutaj też ja bardzo często się obawiałam reakcji ludzi. Teraz już tego nie ma i jestem bardzo optymistycznie nastawiona do życia, mimo tego, że problemy są. I one nie znikną, nie można ich już schować pod dywan, nie można ich zapić, ale warto się leczyć, by móc nimi kierować. Kontrolować wszystko. I tego życzymy wszystkim, którzy nas słuchają. Kubo, a ty z czym kończysz nasze spotkanie? Co byś powiedział? No ja uważam, że życie to po prostu dar i trzeba po prostu jakby brać z tego życia jak najwięcej. No i przede wszystkim patrzeć na życie właśnie jako dar, że to my nie jesteśmy tu za karę cierpiętnikami, tylko powinniśmy się cieszyć tym, że żyjemy, cieszyć się każdą chwilą i żyć tu i teraz. Nie bujać gdzieś w marzenia, a nie chodzić cały czas głową w chmurach, tylko żyć tu i teraz i przyjmować życie takie, jakie jest po prostu. A nie jest złe. Mi się życie podoba. Ja jestem zadowolony z życia. Chociaż mam też dużo problemów, no ale to jest właśnie życie. Życie to nie jest po prostu jakaś bajka cudowna czy coś. No życie to życie. Dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Szkoda, że nie udało się posłuchać Artura, ale za nami dwie mocne bardzo historie. Trzeba przyznać, że chylę czoła przed wami. I przed Mileną, i przed tobą, Kuba, bo te doświadczenia wyniesione z domu, one jednak, to się powtarza w naszych podcastach, one bardzo dużo robią w naszym życiu, późniejszy, w tych wyborach, w tym, kim jesteśmy i jakimi emocjami się kierujemy. Więc tak naprawdę, raz jeszcze to powtarzam, chylę przed wami czoła, bo dajecie radę i trzymam się, dalej szli tą drogą. Grzesiu, a ty z czym kończysz nasze spotkanie?
No, dobrze się słuchało dzisiaj naszych gości, bo muszę powiedzieć, że świadectw alkoholików słucham już od 30 lat i są różne i mocniejsze i słabsze. Dzisiaj było takie mocniejsze w przypadku Mileny, bo rzeczywiście spore upadki i podniesienie się z tego świadczy tylko o tym, że każdy może, że to jest właśnie przesłanie, że jakkolwiek być upadł i szukasz jakiegoś rozwiązania, szukasz rozwiązania na te właśnie chore emocje, chore uczucia, to jest jedyny lek, to jest zacząć trzeźwieć, to jest właśnie terapia, to jest pójście na grupę, spotkanie drugiego alkoholika, porozmawianie z nim i skorzystanie z jego doświadczeń, jego wskazówek. Nie ma na to tabletki, nikt nie wymyślił i pewnie nie wymyśli, ale można sobie z tym poradzić, odkryć się na nowo, znaleźć sens życia. Tu dzisiaj wybrzmiał dla mnie właśnie sens trzeźwienia. Jeśli się odnajdzie, tak jak to Milena na koniec powiedziała i to, co Kuba mówił, jeśli się odnajdzie ten sens trzeźwienia, to też później wciąga, tak jak alkohol wciągał, tak trzeźwość też wciąga. Kuba tutaj wspomniał o lękach, jakie przeżywał. Jest to jeden z najróżniejszych symptomów tej choroby. Lęki i oczekiwania to jest właśnie coś, co w chorobie alkoholowej czyni takie właśnie spustoszenia i to też trzeba nauczyć się sobie z tym radzić. Ja tylko może na koniec podpowiedzieć w takim przesłaniu do naszych słuchaczy, bo już w tych naszych podcastach tych świadectw też jest sporo i we wszystkich właśnie wynika to jedno, że wsparcie drugiego alkoholika, wsparcie jakiejś grupy, wsparcie jest nam bardzo potrzebne, bo rzeczywiście ktoś może odstawić alkohol sam i zakręcić butelkę i powiedzieć więcej nie piję, ale to, co dziś chcieliśmy właśnie powiedzieć, pojawią się emocje, pojawią się różne uczucia, z którymi nie będziemy wiedzieli, będziemy się zastanawiali, dlaczego nie piję, a znowu jest we mnie dużo agresji, złości, jest różnego takiego, różnych takich zachowań i odpowiedź na to pytanie sama nie przyjdzie, ale ona jest. Odpowiedź na to pytanie, idź do specjalistów, idź do innych ludzi, którzy sobie z tym już jakoś radzą, a co cieszy, to coraz więcej ich w naszym otoczeniu. Trzeba tylko popatrzeć, poszukać i na pewno zwrócić się o pomoc. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. Dzięki Wam za te dzisiejsze świadectwa. Wspaniałe, dzięki za obecność. Tobie, Kinga, dzięki za przygotowanie, prowadzenie wspólne. Wszystkiego dobrego wszystkim. Tak, dziękujemy bardzo za te świadectwa. Dziękujemy, Milenko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki, Kuba. Dzięki bardzo. Pozdrawiam również. Słuchajcie, do tego, co Grzesiu jeszcze powiedział, ważne by było do podkreślenia jeszcze jedno. Warto jest być świadomym tego, co choroba alkoholowa może zrobić z naszym życiem i w jaki sposób oddziałuje alkohol właśnie na nasze postępowanie. Po to między innymi też właśnie nasze podcasty, żebyście słuchając tych świadectw, tych doświadczeń innych osób, budowali w sobie właśnie tą świadomość. Na to liczymy i spotykamy się z Wami w tym samym celu już w przyszłym tygodniu, a dziś mówimy już do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.